Dziś też się zapowiada niezła droga przez mękę. Leje na maksa, burza była w nocy. Właściwie wokół, tam gdzie ja spałem, to pioruny były ze wszystkich stron. Obudziłem się i była taka ulewa, że zastanawiałem się mocno, czy nie zostać jeszcze, ale wreszcie się zmobilizowałem. Natomiast jest coś, do której chciałem dojechać, Kiwondo, okazała się nieosiągalna po tym, jak dojechałem na dworzec, ponieważ autobusy tego typu, takie długodystansowe, odjeżdżają o 6 rano. A ja oczywiście po pańsku jest prawie 11, tak? No cóż, w związku z tym pan na dworcu doradził mi, żeby jechać takimi malutkimi boda-boda. Znaczy nie boda-boda, dala-dala. I nie mam za bardzo wyboru chyba, no bo już się zapakowałem i będę czekał, ale wiecie, jak to czekanie tu wygląda i ile taka jazda wygląda. Myślę, że mam przesrane cały dzień. Oto mój nowy kapelutek przeciwdeszczowy. Właśnie zobaczymy, czy jest przeciwdeszczowy. Ale kosztował tylko 5000, bo się stargowałem ostro. Więc stwierdziłem, dobra, lepszy taki ryc niż nic. Nie ma niestety sznureczka takiego jak miał tamten, więc na motorze może mi go zwiać, co będzie słabe. Miał taki ściągacz, ale od razu się zepsuł, jak tylko zacząłem go używać. No nic, no, czekam na dworcu, pewnie sobie poczekam, będę dawał znaka. No, trochę przysypiałem w tym autobusiku. No, bo tak jakoś marna ta pogoda jest nadal, bo głowa mnie trochę boli. Natomiast co? No, dojechaliśmy do Kasulu za 10. Za 10, która? Za 10:03. I natychmiast ja nawet nie zauważyłem tego, bo nie sprawdzałem mapy. Jakiś tak naprawdę jestem rozespany. Znowu siedziałem do 3 w nocy i oglądałem jakieś tam poradniki na YouTubie. Natomiast co? No przechwycił mnie osobnik natychmiast do dala kolejnego. Się zaczekamy, że jest prawie napakowane całkowicie, to myślę, że niebawem odjedziemy. I ładnych parę godzin przed nami, bo to jest dosyć daleko. Ale zdecydowanie wolę się przemieścić. I tak bym stracił dzień i tak. A i tak wolę być w ruchu po prostu, niż wracać do hotelu i czekać na jutrzejszy autobus o 6 rano. To moim zdaniem byłoby bez sensu. Tak, to zawsze jestem do przodu. Ja wiem, że w nocy będę szukał hotelu, ale już się przyzwyczaiłem, że to żadne... Nie stresuje mnie to tak naprawdę już w ogóle. No i tak. No. Taka sytuacja. No i jedna ważna rzecz. Wreszcie się rozpogodziło i praży słonko. To jest takie miłe uczucie, że nawet ten bachor nie zepsuje mi humoru. Trochę popadało i ta ulica nadaje się bardziej dla amfibii niż dla takiego busika. Droga, nie ulica. Może to Toyoty terenowe sobie dają bardziej radę i może to dla nich ten czas 2,5 godziny jest obliczony przez mapkę Google, bo ja to słabo to widzę. Standardowo będzie konkretna obsuwa, tym bardziej, że droga ogólnie jest fatalna. To nie tylko takie przełomy tutaj wodne.
jest naprawdę katastrofa, jeśli chodzi o nawierzchnię, bo ona strasznie jest wyboista. Zresztą to jest słychać, jak te lepie tym samochodzikiem. My jedziemy taką standardową dala-dala, czyli furgonetką taką. Tym razem to jest Toyota. Musa! Ta dzisiejsza podróż pozbawiła mnie absolutnie humoru. Naprawdę cały mój pozytywny flow gdzieś odparował. Ale może dlatego, że 200 km pokonywałem 8 godzin? No dobra, 7. 7, bo o 11 powiedzmy z hakiem wystartowaliśmy. Ja tutaj dotarłem o 20. A ile ta podróż do Kisulu jeszcze była jako tako? Tym bardziej, że ja przycinałem sobie trochę drzemki, w związku z czym nawet nie zauważyłem, jak już przyjechaliśmy. No i okej, no to się przeniosłem do innego busika, no ale niestety z Kisulu droga tutaj jest taka, tak nierówna i tak wyboista, że czuję się, jakbym po prostu podróżował 5 godzin w betoniarce włączonej. Lędźwiowy po prostu wymięka. No i ogólnie, chyba poczułem dziś przesyt tego podróżowania, bo to był cały Boży dzień. Dobrze, że ja się nie nastawiałem na żadną dłuższą trasę, bo to byłoby i tak niewykonalne, więc to no, plan, który zrealizowałem, jest chyba optymalny na jeden dzień. Co tam jeszcze? No w podróży nic specjalnego się złego nie wydarzyło, bo nawet ponieważ strategicznie zajmowałem miejscówkę przy kierowcy, więc tam mały ścisk jest stosunkowo, jeśli ktoś się dosiądzie. A publiczność, współpasażerowie byli dzisiaj dosyć cicho, dziwo, więc tutaj z tej strony ja powinienem narzekać. Ale jeszcze ten hotel, który jest absolutnie przeceniony, bo musiałem zabulić 40 tysięcy. Przytargałem tu bagaże, zresztą kilometr ciągnąc walichę. Uchrzanioną totalnie po tej podróży. No wszystko jest nie tak, więc to będzie bardzo krótki wpis. Tylko właściwie jako notatka, że przemieściłem się z miejsca A do miejsca B. Jutro muszę wstać przed 6, bo o 6 rano jest autobus, który prowadzi mnie dalej do następnej miejscówki. To będzie podobny dystans. Już się go boję.